O, teraz Na jesteśmy. Facebooku jesteśmy. Po raz pierwszy jesteśmy, słuchajcie, w dwóch miejscach naraz, Tak, ale czyli idealnie. tak. Myśleliśmy, że się spóźnimy. Nie chcecie wiedzieć, co nas to kosztowało generalnie, ale jesteśmy. Witamy Was serdecznie, doktor Patrycja Szachta, I Damian Wędrowski, czyli motywator. motywator dietetyczny. Słuchajcie, my już mamy tutaj drugą, że tak powiem, transmisję na żywo, a dzisiaj na temat jelit sportowca. Z tego względu, że Damian jest sportowcem i zajmuje się jelitami, ja zajmuję się jelitami, czyli mamy, słuchajcie, i speca od sportu, i speca od jelit. Przynajmniej mamy nadzieję, że damy radę. Kochani, zadaliście nam pytania u Damiana na mediach, u mnie na mediach i postaram się na te pytania odpowiedzieć. Gdyby coś było niejasne w trakcie, to mówcie do nas, piszcie i będziemy się starali Napiszcie to nam wyjaśnić. jeszcze przede wszystkim, jak nas słychać, bo często jest tak, że my sobie już gadamy, Otóż to. więc na Instagramie tam napiszcie, jak nas słychać, i na Facebooku również. A jak nas nie słychać, też napiszcie. Dwie minutki startują. Dobrze, jeszcze. Biegi. Otóż to. 20 sekund. Halo, halo. Zwłaszcza na Insta nam powiedzcie, czy... Dobra. O, Dominika dała nam. Jest zła akcja serduszko, więc chyba Zakładamy, że słychać. słychać. No dobra. Dobrze, to może ja zacznę. Pierwsze podstawowe pytanie właśnie tutaj zauważyłem dotyczące zgagi. Przed treningiem trzeba też pamiętać, żeby zjeść na odpowiednią ilość godzin nawet posiłek, bo jeżeli zjemy na 30-40 minut, posiłek nie najgorzej jakiś smażony, składający się przykładowo, jest gitno, składający się z mięsa, no to będziemy mieli na pewno efekt przelewania, zgagi, czy nawet podchodzenia treści pokarmowej podczas jednostki treningowej do jamy ustnej. Dlatego pamiętajcie, że posiłek musi być przede wszystkim lekkostrawny i nie jedzony na, nie wiem, 30-40 minut, tylko nawet 1,5 godziny. I pytanie, co jecie, bo jeżeli jest to shake przykładowo na bazie banana, płatków owsianych i odżywki białkowej czy truskawek, no to okej, możemy to 40 minut przed treningiem zjeść i wszystko jest okej, ale jeżeli to jest taki przykładowo kulturystyczny posiłek, że mamy pierś z kurczaka, ryż czy jakąś kaszę plus jakąś surówkę, no to niestety tam czas trawienia tego posiłku to jest nawet 1,5-2 godziny, w zależności również też od kondycji naszego układu pokarmowego. Więc tutaj w tej kwestii to proponuję metodą prób i błędów porobić indywidualnie, ale jest taka zasada, że im bardziej smażony i im więcej tych produktów, tym dłuższy czas trawienia. Więc tutaj miejcie to na uwadze. Dobra, Damian, a ja dopytam, bo ja tak lubię. A na czczo, trening? Tak, tylko też kwestia, jak intensywny trening. Jeżeli to są jakieś skrajne maksy typu w piątym przedziale tlenowym, czyli to już jest maks, to proponowałbym mimo wszystko inaczej. Jeżeli ktoś jest zaawansowany, oczywiście może, ale ja tutaj będę teraz bardziej przez pryzmat niezawodowego sportowca myślał i mówił, tylko dla osoby, która trenuje rekreacyjnie i zdarza mu się rzeczywiście na te mega wyższe pułapy wchodzić, to bym zrobił coś takiego jak carb backloading, czyli ładowanie węglowodanów. Od tyłu polega to na tym, że jemy większą ilość węglowodanów na kolację. Rano przykładowo pijemy kawę, czy nawet jeżeli ktoś nie ma zwyczaju picia kawy, to idziemy po herbacie czy po wodzie dobrze nawodniony na trening. Wtedy też przez noc glikogen się wypełni w naszych mięśniach, w wątrobie i ta, można powiedzieć, energia podczas jednostki treningowej będzie czerpana głównie z glikogenu z mięśni, więc jak najbardziej tak, ale w tym pułapie tlenowym poniżej 85% netta maksymalnego, bo to jest bardzo istotne. Ale tak jak mówię, że to też indywidualnie musimy sobie podglądać swój organizm, jak reagujemy, bo ja przykładowo nie wyobrażałem sobie kiedyś robić treningu na posiłku białkowo-tłuszczowym, ale potem doszedłem do wniosku, że pytanie, jaka to jest aktywność, bo jeżeli to jest delikatny bieg, to o, i też właśnie tutaj nawiążę do tego, co chcę powiedzieć, że skład posiłku, czyli rozkład białka, węglowodanów i tłuszczy przed treningiem, właśnie też zależy od tego, jaką jednostkę treningową będziemy mieli. Czyli jeżeli to jest właśnie trening taki z maksymalnymi pułapami tlenowymi, to wtedy głównym substratem energetycznym jest
są węglowodany. Czyli warto wtedy skomponować tak posiłek, żeby więcej, około przykładowo 80%, nawet jeżeli to jest trening sprinterski, crossfitowy, żeby było czerpane z węglowodanów. Im te jednostki treningowe są słabsze, tym te węglowodany z przykładowo właśnie z naszego posiłku uszczuplamy na rzecz kwasów tłuszczowych, bo wtedy jest czerpana energia głównie z tłuszczu lepiej. Dlatego też takie delikatne, szybkie spacery, czy nawet delikatne marsze, to szybkie marsze, to nie musimy się jakoś mocno koncentrować na jedzeniu, nie wiadomo, jakiejś ilości węglowodanów. Może to być właśnie nawet bardziej tłuszczowy posiłek. Więc pamiętajcie, poczytajcie sobie o pułapach tlenowych. Im wyższe, tym więcej węglowodanów, im lżejszy trening, tym możemy tych węglowodanów nie. Jeszcze. No zobacz, Damian od razu sobie odpowiedział na pytanie jednocześnie. Trening na pszczo, czy to dobre dla organizmu, dla jelita? No właśnie, no wszystko mam. No właśnie, dla jelit to chyba no, lepiej na pszczo niż przejedzonym, bo ta treść zalegająca no tylko po prostu irytuje nasz układ pokarmowy i może dojść do wcześniej wspomnianej zgagi, wzdęć i przelewania. Dlatego. Dokładnie. No dobra. Czy ja mam jakąś perełkę? Słuchajcie, dobrze. Jak poza dietą poradzić sobie z kandidą i dysbiozą? Ja rozumiem, że to my tak będziemy sobie to z Damianem wybierać. Damian, ty szukasz kolejnego, ja lecę z tym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dietę na kandidę, to ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego, żeby uznawać, że sama dieta kandidę wyleczy. To jest raz. Dwa, jestem zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście ustalić, czy wy macie problem z tą kandidą, bo kandidę każdy z nas ma w przewodzie pokarmowym. Ja mam, Damian ma, a zakładam, że jesteśmy zdrowi. Chodzi tylko o to, żeby, słuchajcie, nie było za dużo tej kandidy, z tego prostego względu, że już przerost powyżej tam 10 do 3 komórek na gram kału, czyli te 1000 komórek grzyba na gram kału, to już jest troszkę za dużo i wtedy się mogą pojawić, słuchajcie, problemy. Ale najpierw sprawdzamy, czy mamy problem z kandidą, czy rzeczywiście, słuchajcie, tej kandidy jest za dużo, czy też może macie za dużo bakterii gnilnych po prostu, bo to nie zawsze jest tak, że jak macie biały język, słuchajcie, niepohamowany apetyt na słodycze, niektórzy tutaj przywołują również agresję, tak, że mają problem, słuchajcie, z agresją i źle reagują, to zawsze jest kandida. Słuchajcie, przyczyn może być bardzo wiele. Ale załóżmy, że tutaj osoba, która pyta, rzeczywiście, słuchajcie, ma kandidę, ma przerost kandidy w przewodzie pokarmowym, co może się wiązać z dyskomfortem intrawiennym i problemami ze strony całego organizmu. Dieta z ograniczeniem ilości cukrów, moim zdaniem prostych, moim zdaniem, słuchajcie, to jest najmniej istotne. Ja wiem, że my nie chcemy podkarmiać grzyba, tylko pamiętajcie, że kandida się w przewodzie pokarmowym pojawia nie dlatego, żebyście stosowali nie wiadomo jaką ilość cukrów, a przynajmniej nie tylko dlatego, ale przede wszystkim dlatego, że macie zaburzoną mikroflorę jelitową, bo jeżeli układ bakterii w jelicie jest prawidłowy, to te dobre bakterie, one sobie przypilnują tą kandidę w ryzach. One nie dadzą jej się namnożyć. Dopiero kiedy pojawia się de facto, słuchajcie, problem z tak zwaną dysbiozą, czyli nie mam dobrych bakterii, mam za dużo złych bakterii, to wtedy grzyby mogą szaleć i się namnażać. Stąd też, słuchajcie, najczęściej problemy z grzybicą mamy po antybiotykoterapii, z tego prostego względu, że antybiotykoterapia, jakby nie było, usuwa, słuchajcie, te dobre bakterie z jelita. Dlatego, słuchajcie, dla mnie numer jeden to są probiotyki. Nie ma takich wytycznych, żeby leczyć kandydę w przewodzie pokarmowym lekami przeciwgrzybiczymi. Ja wiem, że niektórzy lekarze, słuchajcie, to zalecają, ja wiem, że niektórzy o tym mówią, ale to jeżeli chodzi o wytyczne oficjalne, absolutnie czegoś takiego nie ma. Spróbujcie odtworzyć mikroflorę jelitową. Są probiotyki, słuchajcie, super skuteczne, jeżeli chodzi o zmniejszanie ilości grzyba. To są, słuchajcie, chociażby mykobiotik, taki polski probiotyk, gdzie macie typowo szczepy ukierunkowane i bardzo silnie wypierające Candida albicans z przewodu pokarmowego, tak? Macie Lactibiane CND10, również probiotyk typowo ukierunkowany na grzybice. Ja też często stosuję Saccharomyces boulardii, czyli te, słuchajcie, probiotyczne drożdże, które też działają na zasadzie podobnym, wypieraj podobne, też eliminują, słuchajcie, grzyby z rodzaju kandida, przynajmniej zmniejszają ich ilość. To jest na przykład enteroacidolak, słuchajcie, czy enterol, dużo jest tych probiotyków. Natomiast jeżeli mamy problem z nawracającą grzybicą, najlepiej zrobić, słuchajcie, badanie mikroflory jelitowej. Ja też połączę, słuchajcie, pytanie jak Damian. Tu mam, słuchajcie, pytań, czy są jakieś kody na mikroflora scan. Mikroflora scan to jest to badanie, które wykonujemy w Vita Immun, żeby ocenić, jaką macie florę jelitową, ile macie grzybów, ile dobrych bakterii, ile złych. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli chodzi o kody, ja mam tu wielkimi literami napisane,
takie coś, tak? Jest napisane, że macie się zapisywać do naszego newslettera, czyli wystarczy wejść na stronę internetową Vita Immun, zapisać się do newslettera. Nie dość, że wysyłamy bardzo dużą ilość ciekawych informacji, to jeżeli są kody zniżkowe, a często się pojawiają, pojawiają się właśnie, słuchajcie, w tych newsletterach, także zapisujcie się, kochani, otrzymacie i filmy merytoryczne, i artykuły, i zniżki. A, bo nie jesteś zapisany do newslettera. Motywatora zapiszemy do newslettera, wy też się zapisujcie, w najbliższym czasie przewidujemy tego typu kody, także na pewno coś będzie. Na mnie leci. To ja teraz odpowiem na pytanie o pana, który jest ektomorfikiem, nie może przytyć, bo to jest właśnie częsty problem. I w takim przypadku warto zwiększyć ilość kwasów tłuszczowych, bo bardzo często jedząc węglowodany, my no nie do końca przejadamy odpowiednią ilość kalorii. Też jest taka, jakbyśmy to w liczbach mieli zestawić, 1 gram węglowodanów to są 4 kalorie, a 1 gram kwasów tłuszczowych to jest 9 kalorii. Dlatego też tutaj, jakbyśmy to zsumowali, ilość jedzenia, jaką spożywamy w ciągu doby, no to wychodzi nam, że więcej potrafimy zjeść tych kalorii, dostarczając, optymalizując odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych. Ja osobiście też miałem mega problemy z przytyciem i w tym wypadku dla mnie, jestem taki mezoektomorfik, taka mieszanka, ale w okresie budowania masy jak najbardziej można zwiększyć kwasy tłuszczowe nawet pod 1-2 grama na kilogram masy ciała kwasów tłuszczowych. Tutaj też warto sobie zrobić tak zwaną wtedy był backloading, teraz jest carb targeting, czyli przykładowo więcej posiłków białkowo-tłuszczowych. Ja nie namawiam w ogóle do jakiegokolwiek systemu żywieniowego przede wszystkim, czy do keto, czy do paleo, cały czas będę to podkreślał, bo ja jestem tego zdania, że powinniśmy wszystkie diety sobie wyciągać to, co najlepsze i próbować i wtedy coś na pewno znajdziemy dla siebie, ale wracając do tematu celowania tych węglowodanów bardziej okołotreningowo, a inne kwasy tłuszczowe i białka lepiej jeść wtedy, czy to na śniadanie, na drugi posiłek i ewentualnie przed snem. Dlatego tutaj prosta odpowiedź, zwiększamy kwasy tłuszczowe i też ektomorficy na pewno mogą sobie pokombinować z niestandardowymi ilościami białka. Średnio, jeżeli chodzi o kulturystykę, to jest około 2 przy bardzo dobrej suplementacji i odpowiedniej ilości snu, to nawet pewne osoby mogą pod 2,5 grama na kilogram masy ciała stosować, ale ektomorfik może nawet pod 3 gramy stosować i są badania najróżniejsze, że jeżeli dieta jest zbilansowana, nie ma tam właśnie przetworzonych produktów i wysokiej ilości białka, to nie ma żadnych skutków ubocznych. Są skutki uboczne, przykładowo jeżeli to jest gdzieś pod 2,5-3 gramy na kilogram masy ciała, a przy okazji jest dostarczane mnóstwo substancji prozapalnych z śmieciowego jedzenia, to wtedy taka dieta no, nie ma sensu i może być przykładowo no, niestety obciążająca nasze zdrowie. Ale tak to nawet te większe ilości, tam od 4-5 gramy, tak jak ekstremalni kulturyści stosują, to nie polecam, bo to już jest idiotyzm, ale tutaj do 2,5, maksymalnie 3, w pewnych wyjątkowych przypadkach jak najbardziej tak. No. I teraz jeszcze może też odpowiem, bo tutaj wiele osób pytało, tutaj nie mam tego pytania, o optymalizację posiłków, raczej optymalizację w ogóle szykowania się pod dane zawody, bo ja ogólnie miałem też okazję szykować Jakuba Krzewinę na Mistrzostwa Świata, gdzie zdobyli złoty medal w ogóle w sztafecie 4x400 i ten wykład wiele razy opowiadałem i tutaj jako taką głównym fundamentem tego wszystkiego, co ciekawe, były właśnie jelita, bo Jakub bardzo często miał najróżniejsze infekcje, górne drogi oddechowe zwłaszcza i on trenował bardzo ciężko, intensywnie, ale przychodziły takie dni, że on szedł na trening, no i niestety nie robił odpowiedniej jednostki treningowej, jeżeli chodzi o, robił na 50%, zamiast na 100%, no i siłą rzeczy takich jednostek w okresie przygotowawczym miał, wypadało mu 2-3. Suma summarum, jak przychodził dzień startów, no wychodziło, że no nie jest w 100% przetrenowany i przygotowany. I potem w momencie, gdzie rzeczywiście zadbaliśmy o te jelita, w tych jednostek treningowych praktycznie żadne nie wypadały i dlatego też to się taka
można powiedzieć, puzzle jeden, który przeważył, że był w szczytowej formie. Dlatego też pamiętajcie, żeby dbać o te jelita i też, jeżeli chodzi o jednostki treningowe maksymalne, powyżej, powiedzmy, na 100%, około 100% tętna maksymalnego, to pamiętajcie, że to jest mega degradacyjne dla waszej flory jelitowej pod kątem, no nie wiem, tam nieszczelność, tak? Nieszczelność, tak. My się z Damianem zgadzamy, bo my tutaj zawsze widzimy przewód pokarmowy sportowca, zawsze widzimy jelito u sportowca. Selektywność się zmniejsza, dobra. Tak, żeby selektywne, nie było, żeby... selektywna przepuszczalność bariery jelitowej. Nie, ale to ja się całkowicie zgadzam. To przejdziemy sobie może od razu do pytania numer 3. Dobra. Jakie badania powinien wykonywać każdy sportowiec poza podstawowymi? Kalprotektyna też, ale słuchajcie, dla mnie, jeżeli ktoś ćwiczy rzeczywiście wyczynowo, tak jak tutaj Damian mówił o Jakubie, czy słuchajcie, nawet jest to sport amatorski, ale na takim poziomie wyczynu, że tak powiem, że już nie możemy tego traktować jako sport amatorski, bo tych jednostek treningowych jest 5, 10, 15 w ciągu tygodnia, no to słuchajcie, zawsze to jest badanie mikroflory jelitowej. Można to zrobić z markerami stanu zapalnego, czyli kalprotektyna, M2PK, zonulina, krew utajona w kale i wtedy macie screening całego przewodu pokarmowego plus mikroflora, żeby rzeczywiście dopasować probiotykoterapię w sposób celowany. Ale badaniem numer 2, słuchajcie, dla mnie jest badanie utajonych alergii na pokarmy, czyli tak zwanych nietolerancji pokarmowych IgA, IgG zależnych. I tutaj akurat w sporcie wyczynowym, słuchajcie, ta klasa IgA, tak, żeby wykonywać nietolerancje IgA, IgG zależne, ta klasa IgA jest podstawą, bo to jest ten wskaźnik szybkiego, nagłego, mocnego uszkodzenia jelita i ona niestety z reguły u sportowców dominuje. Także słuchajcie, dieta, jakkolwiek ta dieta jest dopasowana pod poziom uprawianej dyscypliny, pod rodzaj uprawianej dyscypliny, pod intensywność, powinna wykluczać pokarmy nietolerowane, bo jeżeli one są w diecie, to zawsze będą nasilały Wam stan zapalny. Jeżeli jest zaburzenie mikroflory jelitowej, słuchajcie, to zawsze wcześniej czy później pojawią się właśnie problemy z formą, ze zdolnością do regeneracji, jest wyższa kontuzyjność, słuchajcie, są gorsze osiągi, są gorsze wyniki. Dlatego dla mnie te badania to jest, słuchajcie, to jest oblig. Jeżeli chcecie być dobrze w sporcie, jeżeli w ogóle uprawiacie sport wyczynowy, bez tego daleko nie pojedziecie, tak? Bo jak macie 20, 20 parę lat, ta zdolność regeneracji jeszcze jest ok. Natomiast po tym okresie ja mam coraz większą grupę sportowców, u których po pierwsze wyniki nie są takie, jak powinny być. Po drugie nawracające infekcje, problemy jelitowe, to o czym mówił Damian. A po trzecie, słuchajcie, pojawiają się różnego rodzaju objawy, których wcześniej nie było. Pojawiają się problemy z nastrojem, problemy ze snem, pojawiają się alergie w wieku dorosłym, pojawiają się choroby z autoagresji, jak na przykład Hashimoto. To jest, słuchajcie, wszystko wynik wieloletniego uprawiania sportu na bardzo wysokim poziomie, bez zadbania o przewód pokarmowy, ponieważ pamiętajcie, każda jednostka treningowa, jeżeli jest ich za dużo, to jest obciążenie dla waszego przewodu pokarmowego, który wtedy jest pozbawiony, słuchajcie, po pierwsze składników odżywczych, po drugie nie są odbierane toksyny, to jest taka przejściowa endotoksemia. Słuchajcie, uprawiajcie sport wyczynowo, ale pamiętajcie, że jelito jest tym narządem, organem wiodącym, tak? I musicie o to jelito dbać. Dokładnie. Ja może też od razu poruszę kwestię suplementacyjną, bo ostatnio też analizowałem ten temat glutaminy i wiele osób też był taki mega długo mit, że glutamina powoduje, że to jest bardzo mocna substancja antykataboliczna, sprzyja w budowaniu, pomaga w budowaniu masy, z tym, że ostatnio nie wiem, ile z tym prawdy, że na przykład jedząc glutaminę oralnie, czyli przez układ pokarmowy, jelita wychwytują nawet 80% tej glutaminy. Jeżeli chodzi o przeciwkataboliczne działanie, no to już nie dochodzi do jakiejś super działania na poziomie naszych mięśni, bo całą energię właśnie pochłania jelito. I teraz najlepszym suplementem, i to teraz w ogóle będzie zarówno dla kulturysty, dla sprintera, dla siatkarza, dla koszykarza, najgłębszą, najdłuższą, wieloletnią literaturę ma keratyna. I tutaj nie kombinujcie z jakimiś jabłczanami, estrami, zwykły monohydrat, ewentualnie jabłczan keratyny. I jakbyśmy mieli przelecieć przez całe ciało, na co działa keratyna, to tak naprawdę działa na wszystko. Działa i na mózg, i na jelita, na wątrobę, na paznokcie, na skórę. Ta właśnie literatura jest tak potężna, że jak sobie swojego czasu robiłem analizę, to byłem w szoku. No, nawet przy chorobach neurodegeneracyjnych jest keratyna zalecana, żeby powstrzymać ewentualne
degradację tych neuronów. Dlatego też tutaj nie tylko w kontekście zdrowotnym czy poprawy jakości wydajności fizycznej, ale też również dla samego zdrowia. Można sobie w tych okresach wzmożonej aktywności fizycznej jak najbardziej to stosować. Aha, i tutaj też jeszcze ktoś zadał mi pytanie na temat soku z buraka. Czy rzeczywiście on jest taki skuteczny? Jak najbardziej jest skuteczny. On ma azotyny i azotany w sobie. To jest, można porównać, jest taki aminokwas arginina w ogóle, gdzie to się bierze przed treningiem, wtedy dochodzi do rozluźnienia ścian naczyń w naszych tętnicach, jest większe ukrwienie mięśni i wtedy też ta pompa mięśniowa, ja to mówię w kontekście teraz kulturystycznym, ale też w kontekście transportu składników odżywczych, czyli sok z buraka ma właśnie takie działanie, że pomaga dotlenić nasz organizm, przez co też te wszystkie witaminy, minerały są lepiej transportowane i po prostu jest bardzo dobry, pozytywny efekt w każdej dyscyplinie sportu. Z ciekawostek, teraz nie pamiętam, w którym roku była Atlanta, olimpiada, bodajże w 1996 roku, to wtedy sok z buraka był tak marketingowy, w ogóle wtedy miał takie swoje 5 minut, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, że w obrębie 30 km dookoła całej Atlanty nie było żadnego soku i wszystkie buraki, wszystko było wykupione. Dlatego to też ma bardzo ciekawe zastosowanie i ma bogatą literaturę, więc jak najbardziej ten sok z buraka możecie zarówno dla sportowców, jak i dla osób, które dbają typowo o zdrowie i minimalnie się ruszają. A to ja się dołożę do soku z buraka, abstrahując od jego super właściwości, ale słuchajcie, sok z buraka na przykład nie jest parametrem oceny, czy wasza bariera jelitowa jest szczelna. Ja dzisiaj, słuchajcie, miałam dyżur dla pacjentów, jak ja już słyszę sok z buraka, abstrahując od tego, że jest super zdrowy, to słuchajcie, to nie jest wskaźnik tego, czy wasze jelito jest dobrze funkcjonujące, czy bariera jelitowa jest selektywnie przypuszczalna, czy nie. Bardzo dużo zależy, słuchajcie, od tego, czy macie czerwony mocz po spożyciu soku z buraka. Ja, słuchajcie, ma, zawsze ma. Teraz już to wiecie. A Adamem nie ma. A to też zależy, słuchajcie, od układu mikroflory jelitowej. I uważam, że ja mam zadbaną i uważam, że Damian też ma zadbaną. W związku z powyższym, słuchajcie, to nie jest żaden parametr. No, my się tutaj znamy, my dbamy o tą chorę razem, natomiast słuchajcie, nie patrzcie na to w ten sposób, to, że macie czerwony mocz po spożyciu buraka, soku z buraka, to oznacza tylko i wyłącznie, że macie określonego enzymu, który ten barwnik buraczany rozkłada, a nie, że wasze jelita ciekną, tak? Fajnie, jeżeli skłoni was to do zajęcia się swoim przewodem pokarmowym, ale nie, to nie jest, słuchajcie, absolutnie parametr, tak? Badajcie zonulinę, kochani, ewentualnie alfa-1 antytrypsynę, to są takie bardziej, no powiedzmy sobie, medycznie uznane i mające podstawy merytoryczne rzeczywiście badania, no po prostu. I tu też od razu temat odżywek jeszcze chciałbym poruszyć, bo jakaś pani zapytała, czy w wieku 30 lat aktywność średnia powinna brać jakieś suplementy. No, pamiętajcie, że temat suplementów jest stosunkowo kontrowersyjny, bo jakbyśmy przeanalizowali jakość pożywienia pod kątem witamin, minerałów, związków fitochemicznych, jakie teraz przy konwencjonalnej produkcji, uprawie tych roślin tam są, czyli są dużo mniejsze niż przykładowo 30-40 lat temu. Doszło do tego, że gleba została zubożona pod wpływem no niestety współczesnego rolnictwa i przyzwolenia, jakie jest na stosowanie środków ochrony roślin, fungicydów, pestycydów, nieważne. I dlatego też temat suplementacji u sportowców pod kątem poprawy wydolności fizycznej jak najbardziej tak, ale z kolei pod kątem zwykłych śmiertelników, gdzie no, taka osoba, no, umówmy się, nie przepala tyle tych witamin, minerałów. Teoretycznie, jeżeli ma dobrze zbilansowany posiłek, to nie powinna. No, to jest moje zdanie, bo jeżeli ktoś zrobił sobie badania krwi i rzeczywiście mu wykazuje, że ma deficyt witaminy D3, swoją drogą są witaminy, które rzeczywiście w pewnych okresach roku, okres jesienno-zimowy, teraz nie chcę strzelać, ale grubo ponad 80% naszego społeczeństwa ma deficyt D3, dlatego wtedy jak najbardziej tak. Ale uwierzcie mi, że warto sobie zrobić wtedy badania krwi, żeby mieć namacalny dowód, jak ktoś was pyta, dlaczego bierzesz witaminę D3, no to mu powiesz, że masz po prostu stwierdzony deficyt. I też powinniśmy uzupełniać te
niedobory, ale tak jak mówię, uzupełniać, jeżeli mamy stwierdzone. Te badania niestety są stosunkowo drogie i Ale tam jakbyśmy. suplementy też są stosunkowo drogie. To też musimy Tak, wziąć pod uwagę, no to nie? Czasem lepiej dokładnie. się przebadać. Dokładnie, więc tutaj ja nie jestem ani zwolennikiem, ani nie hejtuję. Wszystko jest dla ludzi. Jeżeli to są, wiecie, witaminy przebadane, certyfikowane, mają jakość, powiedzmy, farmaceutyczną, no to czemu nie? Ale to, żeby też nie było na zasadzie, że ta moja fit celebrytka to stosuje, to ja też stosuję. Wiesz, jak jesteśmy przy witaminach, to chciałbym poruszyć temat RDA między innymi, bo to są te wytyczne, które mamy na opakowaniach i to są minimalne dawki rekomendowane dla osoby siedzącej, nieuprawiającej aktywności fizycznej, aby nie dochodzi, musimy spełniać, dostarczać tyle witamin, żeby nie doszło do, przykładowo, brak witaminy C to jest szkorbut. No w XXI wieku to jest wręcz niemożliwe, bo kwas askorbinowy jest stosowany jako konserwant praktycznie we wszystkich dostępnych produktach. Potem mamy beriberi, no to już w ogóle jest historyczna choroba, to jest niedobór witaminy B1. Dlatego te wszystkie normy, które byście spojrzeli sobie na opakowania, no to są właśnie minimalne dawki. I tak naprawdę te minimalne dawki jesteśmy w stanie dostarczyć chociażby stosując skalę Andy, czyli to jest alternatywa. Teraz przykładowo w XXI wieku współczesna dietetyka opiera się na analizowaniu, ile danej witaminy, minerałów, kwasów tłuszczowych, BTW, tam wszystko jest na 100 gramów, a skala Andy to jest analiza, ile witamin, minerałów znajduje się w 100 kaloriach. I tu właśnie jest piękny odpowiednik warzyw i owoców. To są bardzo niskokaloryczne produkty, bogate w witaminy, minerały, polifenole i tak dalej. I tu właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć, wierzcie mi, nawet po 300-400% dziennych norm, jeżeli chodzi o witaminy, stosując jednego szejka od rana. Garść szpinaku, garść truskawek, garść banana, masło orzechowe blendujemy z wodą i mamy wszystkie witaminy. No dobra, jeszcze byśmy siemienia lnianego trochę dodali, żeby te kwasy tłuszczowe uzupełnić. I uwierzcie mi, że mamy pełnowartościowy posiłek. I to jest właśnie, to są wskazówki dla osób, które chcą się wdrożyć w zdrowe odżywianie, bo to jest fajny zabieg, który nie mówi, tu masz rozpiskę, kartkę i musisz się stosować w 100%, bo nie schudniesz i nie będziesz zdrowa, tylko zacznijmy od tego, że 2 razy, 3 razy w tygodniu pijemy takiego szejka, a stosujmy ten nawet syfiasty system odżywiania, jaki mamy, ale zobaczycie, że poprawi wam się samopoczucie, będziecie lepiej się wysypiać, tempo opróżniania jelit też się wyreguluje i to was zaciekawi i siłą rzeczy zaczniecie drążyć ten temat. I tylko jesteście w stanie zmienić nawyki żywieniowe w ten sposób, jeżeli myślicie w kategoriach jadłospisu i diety, no to gwarantuję wam, że to jest Nie pójdzie. droga w jedną stronę do efektu JOE. No. Słuchajcie, tak, my zawsze o tym też rozmawiamy z Damianem, że diety jako takie, to nie ma być dieta, tylko rzeczywiście zmiana systemu odżywiania, zmiana stylu życia, nie, że wy macie rozpisane na 14 dni 50 gram to, 100 gram to, 200 gram to, no ile tak wytrzymacie tak na dobrą sprawę. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym tematem. Damian, co my tu Tutaj powiemy jeszcze ciekawego? też widziałem No. temat, skoro kefir to nabiał, O Jezus, o czy pytanie, produkty panie pół kefir Bartoszu. rzeczywiście pozytywnie wpływa na florę bakteryjną, skoro są pochodzenia mlecznego. No też pamiętajmy, że to jest bardzo zawiły temat, bo temat mleka w XXI wieku polega na tym, że ten nabiał to, znaczy mleko to jest produkt, umówmy się szczerze, bardziej mleko pochodne, jeżeli chodzi o typowe mleko. Jeżeli chodzi o kefir, no to jest mleko z reguły, które pierw zostało poddane pasteryzacji i to zostały dodane szczepy bakteryjne. Więc tutaj, jeżeli ktoś nie ma nietolerancji laktozy, to może stosować to mleko jako produkt, podkreślę, rekreacyjny. To nie jest produkt prozdrowotny, go nie musimy wykluczać, ale nie myślmy, że to jest jakiś produkt typu, jakbyśmy spojrzeli właśnie na skalę Andy, to warzywa, owoce są, powiedzmy, mają taki wystrzał, jeżeli chodzi o witaminy i minerały, a potem, jeżeli chodzi o nabiał, o sery, to niestety tam kaloryczność jest bardzo duża, a tych związków, które ewentualnie by miały pomagać w zmniejszaniu stanów zapalnych, czy takiej ogólnej rewitalizacji naszego organizmu, czy nawet wpływu na
układ pokarmowy, no to to jest bardzo znikome. Dlatego nie traktowałbym samego kefiru jako, znaczy inaczej, też jeszcze jak mamy, ja mówię o czyli przemysłowym. Jaki kefir? No Właśnie. właśnie, bo jeżeli to jest taki kefir, no umówmy się, z ekologicznego źródła i rzeczywiście tych szczepów bakteryjnych jest sporo i no to jak najbardziej tak, ale ja mówię tutaj o przemysłowym produkcie, no bo z reguły do takich mamy dostęp. Dokładnie to samo się tyczy mięsa. I mięso nie jest problemem, tylko jakość tego mięsa. Problemem nie jest mięso, tylko też ile tego mięsa jemy. I kolejna kwestia, jak często, bo pamiętajmy, że mięso kiedyś dziadkowie, pradziadkowie jedli rytualnie raz na 2 tygodnie, 2 razy w miesiącu, no i wtedy nie było problemu, tylko kwestia teraz jest taka, że my praktycznie jemy do każdego posiłku. I kefir jak najbardziej, ale nie przemysłowy w ten sposób. Bo generalnie wiecie co, bo my mamy takie wspólne podejście, że my wszyscy uznajemy albo wszystko, albo nic, tak? Jak już zaczynamy się interesować żywieniem, to albo, słuchajcie, eliminujemy tak gluten, mleko, w ogóle wszyscy eliminują, bo to jest najgorsze zło. A prawda jest taka, słuchajcie, że jeżeli nie ma wskazań ku temu, to też trzeba się zastanowić, czy my rzeczywiście musimy to całkowicie z diety eliminować, bo to nie jest tak, że 100% osób chodzi po ziemi i ma niecelowaną nadwrażliwość na gluten i nie toleruje mleka. Aczkolwiek tak jak Damian powiedział, nie jest to podstawa super zdrowej diety i są zdrowsze produkty, tak? Jest zdrowsza żywność, ale nie dajmy się zwariować, tak? Z drugiej strony jest zupełnie inna postawa, która polega na tym, że w ogóle nie patrzymy na to, co jemy, bo to i tak nieważne, a super jest być gdzieś tam po środku, tak? Czyli mieć to swoje, jak Damian powiedział, cheat day rekreacyjnie, ładnie to. Ja też piję mleko, słuchajcie, rekreacyjnie. Ale do czego się tu jeszcze ustosunkuję? Czekaj, Damian, wejdę ci w słowo. Kefir, słuchajcie, bo tutaj się pojawia też takie kolejne pytanie. Kefir, słuchajcie, żaden jogurt, żaden fermentowany produkt mleczny nie odbuduje waszych jelit i nie wzmocni waszej mikroflory, bo to nie są te szczepy bakteryjne. Słuchajcie, ja wiem, że tam jest nazwa Lactobacillus, ja to bardzo często powtarzam, że nazwa Lactobacillus bifidobacterium, czy nawet Streptococcus pojawia się i w probiotykach, które pochodzą z apteki i pojawia się w jogurtach, fermentowanych produktach mlecznych, czy nawet kiszonkach, jakbyście sobie przeanalizowali, jakie bakterie tam fermentują. Ale słuchajcie, to nie są szczepy probiotyczne. Szczepy probiotyczne zostały wyizolowane, słuchajcie, z przewodu pokarmowego zdrowego człowieka, osoby dorosłej bądź dziecka, ewentualnie w przypadku szczepów ginekologicznych, spokój zdrowych kobiet i mają ludzkie pochodzenie, tak? My nie chcemy w jogurtach, kefirach, słuchajcie, czy kiszonkach bakterii ludzkiego pochodzenia, bo to są po prostu najczęściej bakterie kałowe. Dlatego też słuchajcie, nie, tego typu produkty absolutnie nie wzbogacają waszej mikroflory. Kiedyś były nawet takie badania, że trzeba by było wypić około 8 kg jogurtu, żeby jakakolwiek ilość tych bakterii z jogurtu doszła do jelita grubego, bo one po prostu ulegają strawieniu wcześniej. Nie mają też tych samych właściwości prozdrowotnych, co szczepy probiotyczne. W związku z powyższym, tak na dobrą sprawę, słuchajcie, jogurt, kefir dobrej jakości, tak jak Damian powiedział, ekologiczne, słuchajcie, nawet zrobione samodzielnie, super sprawa. Tak, szczepy kupić swoje. Tak, i jechamy, słuchajcie, z tym kiszeniem. Natomiast też, jako element zdrowej diety, nie jako element odbudowy mikroflory. Chciałbym jeszcze podkreślić, że oprócz kiszonek jeszcze jak najbardziej, tak, czy kiszonek ogórków, czy kapusty kiszonej, no to są produkty, które, no one nie mają bezpośrednio szczepów od ludzkich, tak? No nie. No właśnie, no, no one, nie. Czyli one są typowo paliwem dla już zdrowych bakterii, które potem de facto się dzielą i tak naprawdę zasiedlają nasze jelita, dlatego też w kontekście zdrowego odżywiania pamiętajcie, że błonnik jest paliwem dla waszych jelit. Nie duże jakieś ilości, ale pamiętajcie o tym błonniku. Polifenole, czyli wszystkie, nawet kawa, czy czerwone wino, no tutaj już teraz dobrze, troszkę poleciałem, ale tutaj dobrze. Chodzi o to, że jakbyśmy wyeliminowali etanol, który znajduje się w winie, no to to też jest związek prozdrowotny, jeszcze mamy resweratrol i tak dalej, ale mi chodzi o to, że mamy całą gamę właśnie polifenoli, związków fenolowych, flawanoidów i tak dalej, gdzie to są tak zwane nutraceutyki, gdzie współczesne żywienie dopiero zaczyna się do nich przekonywać i zaczynają rzeczywiście mieć bogatą literaturę i wszystkie związki, które są w warzywach, w owocach, czy w ziołach, działają rewelacyjnie na odbudowanie flory, ale w kontekście paliwa. Czyli jeżeli weźmiecie jakiś szczep bakteryjny, nie wiem, Lactobacillus rhamnosus GG i zaczniecie stosować pełnowartościowe jedzenie, to te wszystkie substancje
pomagają rozmnażać ten szczep, czyli wy jedząc tylko jakieś probiotyki, stosując słabą dietę, nic nie uzyskacie. No albo tam powiedzmy 5% mocy macie, a stosując to w zdrowym, zbilansowanym jedzeniu, nagle dochodzi do reakcji łańcuchowej, jakby bomba wybuchła. Dlatego też pamiętajcie, że to wszystko musi być, musi się zazębiać. I Damian ma rację, słuchajcie, czy ja często dostaję pytania, na przykład, słuchajcie, o to, czy ketoza jest zdrowa dla jelita, czy samuraj jest zdrowy dla jelita, czy paleo, a dieta dr Dąbrowskiej. Pamiętajcie, słuchajcie, o jednej takiej rzeczy, to jest zawsze, to są dla mnie systemy odżywiania niekoniecznie na jakiś super długi okres czasu, aczkolwiek ta dieta paleo, samuraja ewentualnie. Natomiast im bardziej różnorodna jest wasza dieta, im bardziej zróżnicowane pokarmy, posiłki wy przyjmujecie, tym bardziej namnażacie coraz bardziej różnorodną mikroflorę. Pamiętajcie, różne bakterie odżywiają się różnymi związkami i my musimy te wszystkie związki po prostu tym bakteriom dostarczyć, żeby to miało ręce i nogi i sens. I tak jak Damian powiedział, bez błonnika nic nie uzyskacie. Ja zawsze pacjentom mówię, probiotyk to jedno, jakość probiotyku to drugie, dopasowanie probiotyków to trzecie, ale nad tym wszystkim, słuchajcie, góruje to, żeby wasza dieta była bogata w pokarm dla tych bakterii, z tego prostego względu, że bez tego odżywienia swojej własnej mikroflory efekt dostaniecie tylko na czas suplementacji probiotycznej, a nie o to chodzi, żeby probiotyk łykać w latach. Powiedz mi, jak wygląda kwestia błonnika i SIBO, bo to już chyba się chyba wyklucza trochę. Nie? Tak, to już się niestety wyklucza. No. Mhm. Jeżeli chodzi o SIBO, to w ogóle słuchajcie... A powiedz mi, że jeszcze, bo tutaj jeżeli chodzi o działanie błonnika, że on jest paliwem dla naszych jelit, no to jest po pierwsze, ale też są pewne kwasy tłuszczowe nasycone, jak kwas masłowy, laurynowy i tak dalej i one średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe też produkują, czyli no to też jest pożywka dla naszych jelit. To jest pożywka dla naszych jelit, tak? Czyli zdrowa mikroflora jelitowa. Czyli produkty tłuszczowe, metabolizmu, ale tak. Też mogą w takim razie dobrej jakości sery, w takim razie jak już ktoś rzeczywiście, mówię tutaj w kontekście, jak ktoś ma SIBO, SIBO ma jakieś foodmapy, ten ser żółty czy parmezan niskie. Ma? Niskie. Nie? Niskie. No. Natomiast rzeczywiście z błonnikiem musimy uważać przy SIBO, bo tak samo jak z probiotykami, bo niestety mamy to ryzyko, że namnożymy i tą florę w jelicie cienkim, i tą florę w jelicie grubym. Także SIBO, słuchajcie, to jest w ogóle odrębna para kaloszy tak zwana. Ja tu widziałam, że było pytanie o SIBO, słuchajcie, ja zachęcam, bo my dzisiaj też staramy się gdzieś tam ukierunkować na sport. Ja wiem, że wy macie dużo pytań, kochani, ale nie dalej jak tydzień temu bodajże ja robiłam z Agatą Dąbrowską, autorką bloga Naczynia Połączone, cały webinar o SIBO, o leczeniu, diagnostyce, suplementacji. Zapraszam, on jest dostępny. Tak jest, i na YouTubie, na Vita Immun, i na naszych wallach, czy jak to tam się nazywa, na Facebooku. Naprawdę są 2 godziny, słuchajcie, rozmów na temat SIBO, więc wracamy tak. Ja mam, słuchajcie, dobre pytanie. Jeszcze dokończę to, co mówimy, Damian, bo tutaj jest takie pytanie, kontynuacja. Zaskoczyła mnie Pani mówiąc, że bakterie probiotyczne z danego produktu zostają w jelicie do około 2 tygodni. Czemu jakaś bakteria nie może się zadomowić i zostać? No, przecież są przeszczepy flory i wtedy ona pozostaje. Tam wojna pewnie, nie? Ale słuchajcie, ale wy byście nie chcieli moim zdaniem, żeby jakieś bakterie probiotyczne zadomowiły się w waszych jelitach i zostały, bo bakterie probiotyczne, co ja zawsze powtarzam, nie mają zostać w waszych jelitach. Dlatego też nie bójmy się tych wszystkich tekstów w stylu, że niech pani nie łyka tych probiotyków, się pani jelita rozleniwią, albo wasza flora się zmieni. Probiotyk wchodzi, słuchajcie, i on nie ma zmieniać waszej flory. Probiotyk ma pomóc waszym własnym bakteriom jelitowym w dojściu do stanu równowagi. To jest, ja już słuchajcie, pewnie do znudzenia to powtarzam, ale wy macie wojsko w jelicie. To wojsko jest super, ono naprawdę jest super, ono jest super sprawne, aż do momentu, kiedy nie dojdzie do najazdu wojsk wroga, czy gdzieś tam się jakieś, słuchajcie, jakieś judasze, że tak powiem, nie namnożą, tak? Czyli candida, czyli clostridium, wszystko to, co każdy z nas w jelicie ma, ale nagle są takie sytuacje, jak na przykład antybiotykoterapia czy stres, które promują namnażanie tych szczepów potencjalnie chorobotwórczych, bo niszczą bakterie prozdrowotne. I my wtedy łykamy probiotyk i ten probiotyk, słuchajcie, zwalcza tą candidę, zwalcza clostridia, wspiera naszą własną florę do odbudowy, bo robi jej po prostu miejsce w tym nabłonku naszego jelita, hamuje stany zapalne, czyli robi wszystko, żeby nasze wojsko mogło w spokoju wylizać rany i wrócić do pełnej formy. Po to jest probiotyk. To jest około 2-3 tygodni, to jest tak zwany efekt washoutu, czyli 21 dni, kiedy rzeczywiście po ostatniej dawce probiotyku, tych probiotyków w przewodzie pokarmowym już się nie da ocenić, to zwłaszcza przy dobrych probiotykach. I słuchajcie, w związku z powyższym my bardzo
często, słuchajcie, robiąc badanie mikroflora scan, my wydłużamy, zobaczcie, tę suplementację na kilka tygodni, kilka miesięcy, bo w zależności od tego, jak silnie uszkodzona jest nasza mikroflora jelitowa, my musimy naszym jelitom dać czas, żeby się odtworzyły. Dlatego tak przewlekle podajemy probiotyki, a nie po to, żeby podawać je tak długo, żeby się zadomowiły, bo to nie jest ich rola. Wchodzą, pomagają, wychodzą, tak to ma wyglądać. A przeszczepy flory, kochani, to jest zupełnie inna bajka. Przeszczep flory stosuje się w tym momencie i powinno się stosować w stanach zagrożenia życia, zakażenia Clostridium difficile, gdzie w ogóle flora jest, słuchajcie, u pacjenta bardzo, w bardzo złym stanie, są bardzo masywne przerosty konkretnych Clostridiów, czyli Clostridium difficile, i to jest stan zagrożenia życia. Ale pamiętajcie też, że przeszczep flory to jest super zabieg dla niektórych, ale jednakże zabieg, który nadal jest w sferze badań naukowych, to jest eksperyment medyczny, tak się to generalnie pacjentowi podaje, i podajecie sobie bombę biologiczną od innego człowieka. W związku z powyższym naprawdę to nie jest zabieg na to, żeby sobie otworzyć florę czy schudnąć, to jest zabieg, kiedy mamy zakażenie Clostridium difficile. Dobra. No dobrze, i też jeszcze wspomnę, żeby budować fundament, czyli bo wiele osób właśnie chce dbać o jelito, chce robić jakieś efekty sportowe, a zapomina o takich banałach jak optymalizacja snu, gdzie to jest rewelacja dla naszych jelit i nie tylko, bo no, też jest wiele badań pokazujących, że no, sen jest rewitalizujący dla całego ciała, też dla naszych jelit, dlatego pamiętajmy o tym, to jest po pierwsze. Po drugie, prawidłowe nawodnienie, bo no, wiele osób zapomina. Wiadomo, kawa, owoce, to wszystko ma wodę, ale też pamiętajmy, że musimy sobie wyrobić odruch popijania. I tu mówię dla osób typowo aktywnych, sportowych, bo są osoby, które mają siedzący tryb życia, siedzą przy komputerze, okej, taka osoba nie musi tyle wypić wody, co aktywna osoba, a też pamiętajmy, że nasz organizm jest zbudowany, tak uśredniając, w 85%, nie wiem, kości 75, krew to tam 90 prawie, więc jakbyśmy to, wszędzie znajduje się ta woda, więc nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek deficytu wody. I gdzieś czytałem, teraz żeby nie skłamać, 10% ubytku wody to jest około 5% spadku wydajności treningowej, dlatego też pamiętajmy, że na trening musimy iść nawodnieni. Na treningu popijamy, ale musimy też pamiętać, że jak robimy jedzenie przedtreningowe, to też wliczajmy w to zwiększoną ilość wody. Przed treningiem powinno być tak, że wchodzimy i od razu idziemy pierwsze co, nie idziemy na sztangę, tylko idziemy się wysikać. Naprawdę, to jest najlepsza praktyczna rada, bo wtedy też wiecie, że jesteście bardzo dobrze nawodnieni. I wszelkiego rodzaju, jeżeli miałbym też praktyczna rada, wiele dla... Dla zabieganych osób, które nie chcą robić treningu na czczo, ale to jest w godzinach popołudniowych, tutaj teraz mówię, czy nie chcą jeść jakiegoś takiego ciężkostrawnego posiłku, to rewelacyjną opcją jest właśnie zrobienie sobie, czy nawet po południu, czy rano, jak przed pójściem do pracy, wrzucenie to do torby shake'a na bazie właśnie czy topatków owsianych, banana. I pamiętajcie, najlepiej, bo nie wiecie, jaka jednostka treningowa będzie, uzbrojmy się w taki posiłek, który będzie miał odpowiednią ilość białka, kwasów tłuszczowych i węglowodanów. Przykładowo robimy właśnie banan, mieszamy z płatkami owsianymi, to są głównie węglowodany. Kwasy tłuszczowe to możemy dodać masło orzechowe, możemy dodać siemię lniane, czy nawet żółtko. Dla tych bardziej odważnych ja stosuję i polecam nie czuć tego żółtka. I została nam proteiny. Proteiny właśnie mamy w maśle orzechowym już, czy nawet możemy dodać odrobinę twarogu. Chociaż ja też nie jestem zwolennikiem jedzenia twarogu, ale jakbyśmy, znaczy powiem szczerze, albo dobrej jakości odżywkę białkową, czekoladową na przykład, i zalewamy to wodą, blendujemy i mamy pełnowartościowy posiłek pod kątem białka, kwasów tłuszczowych i węglowodanów. I ja jeszcze też rekomenduję właśnie dorzucić czy to wiśnie, czy borówki. Tutaj chodzi mi głównie o te związki fitochemiczne, czyli związki, które działają przeciwzapalnie, pomagają dotlenić nasze tkanki, no i też jest wiele publikacji pokazujących, że szybkość regeneracji w posiłkach,
które miały właśnie owoce, warzywa, czyli te związki takie bogato odżywcze, skraca czas regeneracji o, teraz też nie chcę strzelać, o kilka procent, dlatego też to jest praktyczna wskazówka, żeby szybciej się zregenerować i mieć satysfakcję z jednostki treningowej, a nie iść na jedzonym z pełnym brzuchem i właśnie wtedy zamiast wejść na te obroty odpowiednie, to nagle mamy zgagę, treść pokarmowa podchodzi do gardła i musimy zwalniać z tej intensywności i się już stresujemy, że nie mogę przyspieszyć, bo coś mi zalega na żołądku. Dlatego shake, rewelacja. Po treningu możecie sobie cięższy posiłek zjeść, bo też układ pokarmowy, pamiętajmy, podczas jednostki treningowej jest praktycznie wyłączony. Całe ukrwienie idzie na rzecz mięśni i wtedy też dochodzi, po treningu dochodzi do nadkompensacji, czyli ta krew z kolei jest w większej ilości przekazywana do układu pokarmowego, a wtedy też to trawienie jest dużo lepsze, czyli cięższy pokarm po jednostce treningowej też będzie szybciej sprawiony. I to jest właśnie to pytanie, pan Tomek zadał, pan Tomasz Poprocki, dlaczego u sportowców częściej pojawiają się zaburzenia mikrobioty i potencjalnie IgA, IgG, alergia opóźniona? Przyjmijmy, że mówimy o poziomie 3 razy trening siłowy, 2 razy tylko tlenowe w tygodniu, jak wspominaliście, 15 jednostek. Wy, just why, pozdrawiam. Dobra, panie Tomku, to jest to, co powiedział przed chwilą Damian, to jest bardzo proste i my często do tego wracamy. To jest, słuchajcie, także jeżeli wy uprawiacie aktywność fizyczną, to tak jak Damian powiedział, ta krew nie może zaopatrywać sobie jelit, radośnie płynąć, zebrać toksyn, dostarczać składników odżywczych, bo wy tutaj, słuchajcie, musicie mieć zaopatrywane całe mięśnie szkieletowe i to jest priorytet organizmu w momencie podejmowania aktywności fizycznej. Co 3 razy w tygodniu czy 4 jest ok, ale słuchajcie, jeżeli my tych jednostek mamy już kilkanaście, to wasz przewód pokarmowy kilkanaście razy w tygodniu, bądź u niektórych osób kilkadziesiąt, poddawany jest przewlekłej endotoksemii, czyli tam jest kumulacja toksyn. I w końcu uszkadza się bariera jelitowa, dochodzi do zaburzeń mikroflory jelitowej, no i niestety to wszystko, słuchajcie, zaczyna postępować dalej, obejmuje układ immunologiczny, który również w przewodzie pokarmowym jest zlokalizowany i klops. Dlatego jak macie intensywny wysiłek fizyczny, a nawet jeżeli uprawiacie, słuchajcie, sport amatorsko, ale tych kilka jednostek treningowych w tygodniu jest, naprawdę zadbajcie o swoją mikroflorę, zanim ona się zepsuje, z tego prostego względu, że po wielu latach uprawiania sportu, ja słuchajcie, jak dostaję takich sportowców do prowadzenia, to są jedne z najgorszych wyników, które ja w ogóle oglądam, jeżeli chodzi o mikroflorę, jeżeli chodzi o nietolerancję, plus ilość jednostek towarzyszących, chorobowych, tak, do tego, że pogorszyła się forma, wyniki są gorsze, starty w zawodach już tak nie idą, do tego dochodzą, tak jak powiedziałam wcześniej, depresje, alergie, problemy ze snem, słuchajcie, problemy skórne, to wszystko, czego u tej osoby nie było ani jednokrotnie wcześniej, ani jednokrotnie to są młode osoby, tak, dwudziestokilkuletnie czy trzydziestokilkuletnie i tak właśnie działa sport wyczynowy, jeżeli tego jelita odpowiednio nie uchronimy w trakcie. Tak, jeszcze tu z praktycznego punktu widzenia jako sportowca chcę podpowiedzieć wam, że nie jesteście w stanie tak intensywnie trenować przez cały rok. Też musicie pamiętać, że nieważne, czy jesteście kulturystami, tutaj się jest okres budowania masy, ubijania tego mięśnia, redukowania i tak dalej. Dokładnie to samo jest w sportach, czy to sprinterskich, koszykarskich, jest plan treningowy i te jednostki treningowe są na różnych intensywnościach, dlatego też pamiętajcie, że jeżeli macie to chociaż zarysowane, tą jednostkę roczną, to też będziecie psychicznie bardziej ukształtowani pod takim kątem, że wejdziecie na jednostkę treningową i wiecie, że to nie jest okres, gdzie wy musicie wchodzić na tętno około 100% tętna maksymalnego, bo też to jest bardzo duża sztuka, żeby ten sport, wiadomo, sport zawodowy jest niezdrowy, ale żeby właśnie to zdrowie jak najdłużej utrzymać w tym okresie sportu zawodowego, to te jednostki treningowe ukształtowane, zaplanowane pod kątem intensywności jest niezmiernie ważne, dlatego czy jesteśmy zawodowcami, no zawodowcy to wiedzą doskonale, że tak to wygląda, ale jeżeli jesteśmy amatorami, no to też miejmy to na uwadze, że są okresy, miesiące rozluźnienia i są okresy wzmożonej aktywności fizycznej, dlatego nie ma czegoś takiego, że my robimy coś na 100% cały czas. No to jest równia pochyła do złapania kontuzji albo rozsypania się pod kątem właśnie nietolerancji czy alergii i to miejmy na uwadze, no my nie jesteśmy ze stali. Szanujmy siebie i swoje ciało przede wszystkim.
Tutaj są dwa pytania, na które ja bym chciała bardzo odpowiedzieć, słuchajcie, bo ja, jeżeli chodzi o sportowców, to ja bardzo często, słuchajcie, trafiam na ścianę, czyli sportowcy przychodzą, bo słyszeli, że komuś pomogły te probiotyki i ta dieta, ale de facto przychodzą tylko i wyłącznie po to, żebym ja im pomogła poprawić formę i uzyskiwane wyniki, a już są generalnie w stanie takim, powiedzmy sobie, bardzo kiepskim. Słuchajcie, takie pytanie połączę. Czy treningi osób z problemami żołądkowo-jelitowymi powinny wyglądać inaczej? To jest pytanie A. A pytanie B to, czy sporty siłowe i biegowe to przy chorobie na dobry pomysł. I teraz tak, to zależy, słuchajcie, tak powinny wyglądać inaczej, jeżeli już się pojawiają problemy, słuchajcie, ze strony przewodu pokarmowego. Jeżeli uprawialiśmy ten sport latami, było ok, a teraz już nie jest ok, tak, bo każdy bieg kończy się gdzieś tam biegunką, bo słuchajcie, oprócz tego, że mamy biegunkę, pojawiają się bóle brzucha, wzdęcia czy zaparcia, no generalnie cały przewód pokarmowy nie domaga, bez względu na to, jaki rodzaj diety chociażby stosujemy, to tak w pierwszej kolejności, słuchajcie, ograniczcie ilość wykonywanych aktywności fizycznych, jednostek treningowych w tygodniu, z tego prostego względu, że nawet jak ja zaczynam pracować ze sportowcami, słuchajcie, badamy mikroflorę, badamy jelito, badamy markery, widzimy, że jest źle, że musimy stosować probiotyki czy inną suplementację, czy robimy nietolerancję, musimy wdrażać dietę i często naprawdę to są fatalne wyniki, słuchajcie, tam wszystkie markery są wybite do nieba, mikroflora prozdrowotna nie istnieje, w jelicie dominacja tylko i wyłącznie grzybów czy bakterii proteolitycznych, a tutaj taki delikwent mi mówi, że on nie zrezygnuje, on ma 10 jednostek treningowych w tygodniu i tyle. To słuchajcie, ja nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie odbudować w tej sytuacji jelita, kiedy te jelita też muszą mieć czas i energię na regenerację, a my non stop, słuchajcie, gdzieś tam tymi jednostkami treningowymi, tego się nie da zrobić. W związku z powyższym, jeżeli mamy problemy ze strony przewodu pokarmowego, po pierwsze wykonajcie sobie badania mikroflory, markerów, morfologii podstawowej, bo to też najciemniej pod latarnią. Po drugie ograniczamy ilość wykonywanych aktywności fizycznych. Kolejny element, choroba Crohna, nieswoista choroba zapalna jelit. Słuchajcie, pacjenci, którzy są w remisji, tak, w stanie remisji, czyli są chorzy, bo to jest choroba z autoagresji i ona de facto no, gdzieś tam zawsze z nami będzie, tak, ale ma okresy zaostrzeń, kiedy absolutnie uważam, że aktywność sportową powinniśmy ograniczyć albo wręcz wyeliminować w tym stadium bardzo ostrym, ale w okresie remisji, słuchajcie, jeżeli przewód pokarmowy jest zadbany, jeżeli wszystko się dzieje ok, odpowiednio dobrana ilość, słuchajcie, sportu jak naprawdę jest wręcz wskazana dla mikroflory, ale pamiętajcie, że gdzieś tam jest ten złoty środek i za mało, czyli nic, to jest źle i za dużo to jest jeszcze gorzej, także tak to wygląda. Ja tutaj znalazłem pytanie. Ja widzę pytania do Ciebie personalne. Damian i Damian. No, Damian nie mogę odstawić słodyczy, nie potrafię. Jak pogodzić z dietą i ćwiczeniami? Czyli tutaj ja zachęcam w ogóle do poczytania albo do skontaktowania się w ogóle z psychodietetykiem, bo albo z poszukania kanału, bo jest wiele fajnych kanałów. Ja potem w komentarzu tutaj wkleję, teraz nazwy nie pamiętam, żeby nauczyć się żyć z tymi produktami. Jeżeli to jest produkt niestety niezdrowy, to im bardziej się go boimy, tym paradoksalnie potem mocniej nas do tego tak. I tutaj to jest po pierwsze, no kwestie psychiczne, no to już indywidualnie się psychologicznie rozpatruje, ale tu praktyczna wskazówka, bardzo często jest wiele osób, gdzie ja za młodu, gdzie miałem mega dużo jednostek treningowych, że potrafiłem na przykład wstawać w nocy i iść zjeść coś słodkiego. I to potem się okazało, że jak zbilansowałem jadłospis pod kątem kwasów tłuszczowych i białka, bo co ciekawe, właśnie białko z kwasami tłuszczowymi rewelacyjnie działa na naszą gospodarkę łaknienia. Mam coś takiego jak grelina, leptyna, to są hormony, które mówią jedz albo nie jedz, ale właśnie chodzi o to, że osoby, które mają za mało białka i nie mają odpowiedniej ilości zdrowych kwasów tłuszczowych, to wtedy te hormony nie są do końca ustabilizowane. Dlatego też zwróciłbym uwagę na, jak wejdziecie na motywatordietetyczny.pl na YouTube i tam wpiszecie, jak być najedzonym, to tam jest cały właśnie film nagrany szczegółowo, tłumaczę te mechanizmy. Tutaj nie będę już zabierał czasu, bo to jest, żeby zrozumieć, to bym musiał zrobić wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie i to nie jest... To już Damian zrobił, więc odsyłam tego. Dlatego tam jest, myślę, że tam znajdziesz odpowiedź na to pytanie, bo to jest najczęstszy, raczej najczęstszy. Jeden z problemów właśnie, że mamy rozregulowany ten ośrodek apetytu, łaknienia i wystarczy takie zabiegi dietetyczne wprowadzić żywieniowe, żeby zaobserwować poprawę. Damian, jeszcze jedno. Ja to widziałam do Ciebie. Damian, trenuję, aby schudnąć. No, trenuję, aby schudnąć, co zrobić, ile trenować w tygodniu i cardio,
czy siłowe? No, Raczej odwieczne mam. pytania. Tak, to jest zawsze po 3-4 takie padają. Raczej ja tak, jestem tego zdania, że byśmy musieli sobie ustalić, jaki masz cel typowo, jeżeli chcesz schudnąć, no to siłownie nie musi być, ale jeżeli zależy ci na tym, żeby to ciało zostało jędrne, ponętne, troszkę umięśnione, zarysowane, to zachęcam do, mimo tego, aby te jednostki treningowe, nie, niekoniecznie na siłowni, nawet z takim tak zwanymi obciążeniem wodnym, czyli baniaki 5-litrowe w domu można sobie zrobić i z tym robić przysiady, wykroki, czy nawet jakieś zarzuty, to też jak najbardziej fajna sprawa. Jeżeli chodzi o ilość jednostek treningowych, to nie przesadzałbym, jeżeli to są trzy mocne jednostki treningowe, albo nawet dwie mocne, a kolejne jednostki jak najwięcej spontanicznej aktywności fizycznej, czyli spacer, rower, taniec. Co tam sobie wyobrazić? To jest tak zwany NEAT, spontaniczna aktywność fizyczna, która nawet w 20, 15, 20% determinuje to, czy my schudniemy. Czyli osoby, które jeżdżą autem do pracy, mają problem z schudnięciem, niż te, no, logiczne, jeżdżą rowerem, czy sobie jakiś okres spacerują, czy nawet nie korzystają z windy. Na przykład, zobaczcie, ja jestem bardzo ekspresyjną osobą, tu już się dzisiaj namachałem tymi dłońmi, dlatego ja. Byśmy to zsumowali, to jest jakieś dodatkowe minus 80 kalorii przez tą godzinę, którą tu jest. Dlatego też to też jest kwestia, czy jesteś ektomorfikiem, czy endomorfikiem. Czyli jeżeli jesteś osobą szczuplejszą i ma ten taki tłuszcz narośnięty, powiedzmy, no to wtedy możesz sobie tych jednostek treningowych dorzucić, ale ograniczyć. Ale zachęcam do kombinowania i też jeszcze. Zachęcam do chociaż jednej jednostki treningu interwałowego. To jest bardzo intensywne i tutaj, jak będziecie słuchać, to może być sprzeczne z tym, co mówimy, bo tutaj w pewnym momencie ten interwał wchodzi w zakresy około nawet 95% tętna maksymalnego, ale to jest suma summarum tylko 7 minut. A tutaj mi chodzi o treningi właśnie takie zajeżdżające się, że niszczą jelita, takie po godzinę, półtorej. Typowo dobrym przykładem są kolarze albo, no, maratończycy nie, bo tam jest średnia intensywność, ale kolarze, niektórzy to mają tętno przez 2-3 godziny, no 160, 170 czy więcej, i wtedy dochodzi do zniszczenia naszych jelit. I interwał ma to do siebie, że on pomaga nam spalać tkankę tłuszczową pod wpływem właśnie uwalniania erytropoetyny, która produkuje tlen, i ten tlen dodatkowo spala tkankę tłuszczową, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy. Dlatego jak najbardziej. I też pamiętajmy, nie możemy ćwiczyć za karę. Musimy znaleźć jednostki treningowe, które sprawiają nam przyjemność, i na koniec jednostki treningowej musi być efekt euforii. Czyli kończymy, siadamy. Super, cieszę się, że zrobiłam tą jednostkę treningową, a nie kończymy potem, wiecie, to na filmach motywacyjnych tak to wygląda, a rzeczywistość, tak jak właśnie te filmy motywacyjne, tak jakbyście dobry film hollywoodzki oglądali, no tak to często nie wygląda. Czy inaczej, tak to nie wygląda na 100% u osób, które chcą uprawiać aktywność fizyczną przez całe życie i są, powiedzmy, też nie chcą przechodzić na diety, tylko chcą zmienić nawyki żywieniowe. To jest właśnie taka sama alternatywa, jeżeli chodzi o porównanie. Dlatego znajdźmy sport, który robimy, nawet jakby to miały być spacery długie po 2-3 godziny w lesie z psem. No i super. Damian, jaki wasz ulubiony sport? O, teraz w tym No. okresie windsurfing. Jak nie wieje, to rower. A jak nie wieje i pada deszcz, to idę na siłownię dopiero. Motywator dietetyczny, słuchajcie, jego ulubiona sport, a? Można, można, No. można. I też Dobra. jeszcze właśnie w kontekście wyglądu, bo wiele osób myśli, że musi cały czas podkręcać śrubę, żeby dobrze wyglądać. A ja właśnie paradoksalnie miałem okres oczywiście zawodowego sportu, była to kulturystyka, bardzo ciężki, nie polecam, wyniszczający sport dla naszego zdrowia. I wtedy skończyłem uprawiać kulturystykę. Wtedy, powiedzmy, wyglądałem najlepiej, jeżeli chodzi o mięśnie. Ale byłem upośledzony pod kątem funkcjonalności tych mięśni. Dlatego też pamiętajmy, że no ja już mam nadzieję, że ten kult ciała pod kątem napompowanych mięśni, gdzie ja też byłem tego częścią, nie wypieram się, kończy się pomału i idziemy w kierunku
sprawności fizycznej i ogólnej takiej mobilności naszego ciała, jak fascynowaliśmy się w podstawówce na wychowaniu fizycznym, gdzie były wyścigi rzędów i kto był szybszy, sprawniejszy, ten był najlepszy. Dlatego ja wolę iść w tym kierunku i będę propagować właśnie sport, taki, który jest wielowymiarowy, ale nie typowo siłowy. I ładna sylwetka, to jest taka fajna, wysportowana sylwetka, gdzie widzisz, ja wiem, że ty się ze mną zgodzisz, że ten człowiek nie spędza połowy dnia na siłowni. Tak, ja tak. się boję takich ludzi, którzy spędzają I połowę na dnia na pewno siłowni. zdrowa sylwetka to jest taka u faceta, że jak chodzi na piąte piętro, to nie dostaje zadyszki. Tak. No, Niesamowimi mięśniami człowiek żyje no. jednak. Nie wiem. Dobra. Kochani, i teraz tak, ja tam widziałam pytanie na Insta, a ponieważ pierwszy raz robimy, słuchajcie, taką podwójną relację, to tak widzę, jak widzę, więc za wszystkie nie odpowiemy, czy zalegający śluz w gardle może być. Akurat się rozłączyło. Akurat się rozłączyło, ale czy może być. Co my tu mamy zrobić teraz? Transmisja wideo na żywo została zakończona. No, trudno, no to. No to słuchajcie, odpowiemy na Facebooku, no dzisiaj zrobimy. Słuchajcie, czy zalegający śluz w gardle może być objawem refluksu? Jak najbardziej może być objawem refluksu, może też być, słuchajcie, takie uczucie ciągłego zaśluzowania, może być absolutnie, słuchajcie, również wynikiem tego, że mamy nadwrażliwości pokarmowe, czyli de facto, słuchajcie, te nietolerancje na pokarm, mówiąc nieprawidłowo, bardzo często to jest, słuchajcie, chociażby nabiał, tak? I tu musimy sobie na to zwrócić uwagę, ale nie. Nabiał też, tam widziałem pytanie o trądzik, jakie pokarmy eliminować, to myślę, że nabiał to jest pierwsza rzecz, którą osoba powinna rozważyć, przynajmniej na zasadzie metody prób i błędów, wyeliminować na jakiś czas i zobaczyć, czy właśnie ten trądzik chociaż trochę się nie zmniejsza. I też ciekawe, co mi kiedyś opowiadałaś, trądzik u osób sportowców, i tutaj o koszykarzu kiedyś opowiadałaś, że miał problemy z cerą. Ja też to robiłem, jak gra się w kosza. To jest nawyk podcierania butów, żeby była dobra przyczepność. I jak podcierasz buty i zbierasz ten cały syf i podczas meczu wycierasz buzię z potu, no to właśnie to był objaw trądziku. Dlatego też, jak ktoś może być może ma jakiś nawyk, że sobie siedzi i nie ma nawyku z kolei mycia dłoni, no to też. Zobaczcie, że to jest temat wielowymiarowy. Być może, że to nie jest często temat. Znaczy, w jej części to są no, dietozależne tematy związane z trądzikiem, ale jeżeli byśmy to analizowali, to może być wielowymiarowy temat. No właśnie, bo zobaczcie, to też mogą być zaburzenia hormonalne, bo tak na dobrą sprawę osoba aktywna fizycznie, kobieta, mężczyzna, u kobiety trzeba by hormony sprawdzić. Na pewno słuchajcie, jeżeli ten trądzik występuje. Ale zobaczcie, zawsze jest pytanie probiotyki i suplementy. A słuchajcie, ja robię bardzo często badania mikroflory jelitowej u pacjentów z trądzikiem, ale ja im mówię otwarcie, słuchajcie, o części to pomaga, o części nie. Natomiast numer jeden to jest to, co powiedział Damian, jeżeli chcecie poprawić stan skóry i to typowo chodzi nam o trądzik, to numer jeden są, słuchajcie, jest ustalenie prawidłowego sposobu odżywiania się i tu bardziej nietolerancje pokarmowe, czy nawet najpierw empiryczne wykluczenie właśnie nabiału, ewentualnie glutenu, wszystkich produktów przetworzonych. Albo nawet wyeliminować tam złota szóstka tych pokarmów, tak, najbardziej alergizujących, nawet w tym kierunku, ósemka, czy ósemka, jaja, słuchajcie, cytrusy, tak, gluten, mleko. Ja słuchajcie, zawsze zaczynam od takiego pacjenta, wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na badania na nietolerancje pokarmowe, ale każdy może wykluczyć, słuchajcie, bo my tak damy z wysokiego, o, że mleko trzeba wykluczyć, że wiesz, że gluten, a bardzo często, słuchajcie, dieta wygląda tak, że tu są chipsy, cola, tak, no, żelki, no misie, właśnie, przekąski. No. Wrzuć się to wszystko, słuchajcie, a bez drogich badań. A też no, pamiętajmy o syropie glukozofruktozowym i kwasach tłuszczowych trans, czyli uwodornionych kwasach tłuszczowych, gdzie to jest oficjalnie, raczej nie, kwasy tłuszczowe trans są oficjalnie kancerogenne, czyli chronowotworowe. Syrop glukozofruktozowy cały czas jest debata naukowa na ten temat, ale też są już przesłanki, gdzie powinno nam otworzyć oczy i te wszystkie właśnie żelki czy soki na bazie syropów eliminujemy, bo to nie tylko skóra, ale całe ciało. Czyli zaczynamy się, słuchajcie, od pierwszej kolejności, zanim pomyślimy o jakichkolwiek badaniach, gluten, mleko, wyczyście swoją dietę z produktów przetworzonych. No, takiego tak. sobie szejka machniecie, mi na przykład dałem straszną ochotę na szejka takiego zrobił, ja go zrobię i słuchajcie, zacznijcie po prostu gdzieś tam szukać tych zdrowych zamienników i ja odsyłam do Damiana, on ma super to zrobione, czyli dobry wybór, lepszy wybór, najlepszy wybór, tak? I on tam nie musimy się spinać, że jakaś dieta. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Ktoś nam mówi do widzenia.
Pewnie pani profesor nasza. Dobra, wracamy. Słuchajcie, także to jest taka podstawa. Tu są jeszcze pytania, słuchajcie, cały czas. Jakie probiotyki dla sportowca? To mi się bardzo podobało, słuchajcie. Sportowy must have, dzienny plan probiotyków, najlepiej szczep. Kochane sportowcze, jeżeli mogę tak powiedzieć. A na co ty cierpisz? W jakim ty jesteś wieku? Jaką ty dyscyplinę sportową uprawiasz? Czy masz jakieś problemy? Czy chcesz to robić profilaktycznie? Nie ma must have, słuchajcie, probiotyków. Jeżeli mamy sobie takiego sportowca, poziom aktywności fizycznej jest umiarkowany, to tak na dobrą sprawę są probiotyki typowo dla sportowców. Jest, słuchajcie, probiotyk firmy LabOne, typowo ukierunkowany dla sportowców, bardzo proszę. Jest Santrobi Sport and Active, bardzo proszę. Bardzo fajny preparat, może nie stricte dla sportowców, ale jednak wieloszczepowy Epic Pro 25, tak? Są fajne preparaty Terra Nova, czy preparaty Solgara. Ja nawet mam wypisane, słuchajcie, takie, które chciałam Wam podać. Jest, słuchajcie, bardzo dużo, są Lactibiane, na przykład Lactishock, tak? Tych preparatów jest bardzo dużo, ale to wszystko jest dla osoby, która jest zdrowa i uprawia sport i chce osłonić swój przewód pokarmowy. A co to oznacza? Że nie chce dopuścić do jego uszkodzenia, do zaburzenia mikroflory, do uszkodzenia bariery. Natomiast jeżeli Wy już macie jakieś problemy albo uprawiacie sport wyczynowy, to kochani, badania mikroflory jelitowej i na tej podstawie my Wam te probiotyki dobierzemy w sposób celowany, nie tylko pod to, ile sportu uprawiacie, ale też pod to, jakie macie objawy i co de facto występuje w Waszym przewodzie pokarmowym. Nie ma must have dla wszystkich. Must have, słuchajcie, to jest zdrowodżywianie, a must have probiotyczny to już raczej na podstawie konkretnych badań. Damian, na co myślisz o CrossFit 4-5 razy w tygodniu? Czy CrossFit jest zabójcą dla jelit? No niestety to jest masakra, tak powiem, bo no, tam poziom motywacji jest tak wysoki, że często przekracza nasze możliwości przygotowania fizycznego. No ja nie mam nic do tego, bo sam jeszcze rok temu byłem zachwycony crossem i zdarza mi się, że zajadę się bardzo mocno i uważam, że zajechanie się na crossficie to jest 1000 razy lepsze niż picie piwa pod wódką, dlatego jak najbardziej tak, ale no miejmy to na uwadze, że to jest, że tam robi się około blisko 100% tętna maksymalnego podchodzą te wartości, dlatego tak. I w tym przypadku, jeżeli chcielibyśmy zminimalizować właśnie to ryzyko, to odpowiedni posiłek przed samą jednostką crossfitową, odpowiednia suplementacja, odpowiednia regeneracja w postaci snu i też tutaj w tym przypadku w ciemno bym nawet bez badań brał probiotyki. Chyba, że rzeczywiście ktoś bierze probiotyki, bo też nawiązując, że moja żona ma pewne szczepy, gdzie totalnie od razu ją wysadza i na przykład nie może. Nie może. I u niej się sprawdza monoszczepy, nie? Że właśnie jakieś sobie dokładnie wie, jaki szczep, bo też na przykład Vivomix ma kilka, nie? Też szczepów. Tak, Vivomix to jest w ogóle też preparat, no nie dla każdego, to musimy sobie powiedzieć, a może my to musimy sprawdzić, słuchaj, SIBO, bo bardzo często jest tak, że rzeczywiście SIBOWcy lepiej reagują na monoszczepy niż na wieloszczepowe preparaty. Proszę. Będziemy rozmawiać. Natomiast rzeczywiście, słuchajcie, Vivomix, VSL to są bardzo silne probiotyki, one też nie dla każdego są wskazane, a już abstrahując od wszystkiego, ja nawet jak pracuję na tych mieszankach, słuchajcie, to bardzo często zaczynam od 1/3 saszetki, połowy saszetki. Może się zdarzyć tak, że pacjent przyjmuje dobry probiotyk i jak go nie wysadzi, tak jak właśnie Damian mówi, że są masywne wzdęcia, słuchajcie, są biegunki, jest ogólne pogorszenie formy, bo ta zmiana mikroflory jest zbyt intensywna, ona nie zawsze ma de facto tak zachodzić. Ale tu mi się pojawiło pytanie, ja je zgubiłam, czy kolostrum dla sportowca jest ok, czy coś jeszcze na odporność? Kolostrum dla sportowca jest, słuchajcie, super ok, tak? Jeżeli nie mamy niepożądanych reakcji na białka mleka krowiego, czyli ani nietolerancji pokarmowych, ani alergii, ani nietolerancji laktozy, to kolostrum rzeczywiście bardzo fajnie hamuje nasilenie stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym i regeneruje barierę jelitową. Pani profesor Stachowska, ja zachęcam, słuchajcie, pani profesor prowadzi bardzo, słuchajcie, fajny kanał na Facebooku, Ewa Stachowska. Oni robili badanie, słuchajcie, na Uniwersytecie Szczecińskim właśnie na grupie sportowców, jeżeli chodzi o funkcjonalność bariery jelitowej i wykazano, że kolostrum bardzo fajnie, słuchajcie, tą barierę regeneruje. Tylko pamiętajcie, bariera to jest jedno, jej regeneracja to jest drugie, a de facto mówimy, my musimy odbudować mikrobiom jelitowy, żeby on sam te zdolności regeneracyjne podjął, także kolostrum jest
takim suplementem trochę na tu i teraz, ale w długofalowej perspektywie cały czas stosując kolostrum czy laktoferynę, pracujcie nad swoją mikrobiotą. Dla sportowca rzeczywiście kolostrum jest lepszym rozwiązaniem niż laktoferyna. Bardzo fajny jest kolostrum Labuanu, ja pracuję na nim bardzo często, jak również Gen Active ma super, super kolostrum, także polecam. I to też stymuluje odporność. Wszystko macie. No, ja się chyba wszystkie zdarzenia. No, ja chyba też, słuchajcie, tu czy należy robić, o, pan Jakub, myślę, że jestem piękna, elokwentna, jest pan super kochany, to jest bardzo miłe. I że jak zwykle jeszcze mi pan napisał, to już w ogóle jest super fajne, dziękuję. Zawsze miło czytać, słuchajcie, czy należy robić przerwy w zażywaniu probiotyków. Pani Izabelo, to zależy, tak? Zależy, ile probiotyków pani bierze, jakie pani ma objawy. Ja standardowo, słuchajcie, jeżeli pracuję z pacjentami, przez kilka miesięcy, a następnie gdzieś tam kończymy tą suplementację, powoli i systematycznie ja im schodzę z tej ilości preparatów probiotycznych, aby przez jakiś czas pozostawić ich na jednym suplemencie probiotycznym, a później, kochani, to ja im zalecam zdrową dietę, dużą ilość błonnika, unikanie stresu, wysypianie się, nawadnianie i to i taka tak odtworzona mikroflora jelitowa sama powinna trzymać, słuchajcie, fason, jak to się mówi, to wcale nie jest tak, że probiotyk całe życie. Chyba, że mamy jednostki chorobowe nasilone, to rzeczywiście, słuchajcie, wtedy pojawiają się problemy. Dobrze, Kali, będziemy już kończyć, bo jesteśmy znowu po czasie, ale my tak sobie lubimy z Damianem pogadać, pewnie jeszcze pogadamy, Damianek, pogadamy, nie? Przyjdziesz jeszcze, no, nie? No, no, no. I nieraz będziemy, słuchajcie, rozmawiać o różnych rzeczach. Bardzo Wam dziękujemy, słuchajcie. Ja od razu przeproszę, tak, ja mam nawyk poprawiania włosów, to jest, słuchajcie, niezależne ode mnie i będę je poprawiać, kurczę, mam nadzieję, że Państwo jakoś to przełknięcie, no tak nimi macham od dziecka, może mam zaburzenia mikroflory, kiedyś ktoś mi tak zasugerował. Słuchajcie, no Damian, ty wiesz. Dokładnie. Mam nadzieję, że Państwo też się przyzwyczają. Bardzo Wam dziękujemy, kochani. Motywator dietetyczny, zawsze jest miło. Zapraszam na stronę Damiana, tam znajdziecie niesamowitą ilość super informacji, filmów, słuchajcie, porównań. U Damiana jest wszystko. Słuchajcie, u Damiana jest wszystko. Tak, jest praktyczna wiedza i ja Damiana też oglądam, tak sobie powiem. Przypominam, że bardzo prosimy, żebyście zapisywali się Państwo na nasz newsletter do Vita Immun. Tam z kolei znajdziecie naszą praktyczną wiedzę, jak również zniżki na badania, także zapisujcie się. Mamy też multum filmów, multum artykułów, dla siebie ich nie piszemy, także będziemy wysyłać systematycznie. I co, kochani? W tych ciężkich covidowych czasach, aczkolwiek trochę się rozluźnia, życzymy Wam bardzo, kochani, miłego wieczoru. Do zobaczenia niedługo, mam nadzieję, z Damianem. No i słuchajcie, jeżeli macie pytania, piszcie, postarajmy się ewentualnie jeszcze w komentarzach odpowiedzieć. A póki co, dziękujemy, do zobaczenia. Pa!